Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Annie McCann, 16-latka z Aleksandrii w hrabstwie Fairfax, w stanie Virginia, została znaleziona martwa, ale nie w rodzinnej Aleksandrii, lecz na osiedlu Perkins Homes w Upper Fells Point, dzielnicy o wysokim wskaźniku przestępczości w Baltimore, ponad 50 mil od rodzinnego miasta. Na nieszczęście tego śledztwa nastolatka, wcześniej przytłoczona wymaganiami rodziców i szkoły, napisała spontaniczne notatki, w których przyznała się, że w chwili słabości rozważała samobójstwo, ale zrozumiała, że kocha życie i chce się wreszcie nim cieszyć. Niestety nie zdążyła, ale te notatki o kryzysie i problemach emocjonalnych natychmiast naprowadziły śledczych na wyjaśnienie niezwykle zagadkowej śmierci dziewczyny. Według nich po prostu popełniła samobójstwo. Ten wniosek sprawił, że pomimo szokujących dla rodziców i pracowników zakładu pogrzebowego dowodów, że stało się coś zupełnie innego, policja uznała, że ta sprawa jest dla nich rozwiązana. Dziewczyna miała się według nich zabić, pijąc Bactin, płyn antybakteryjny w sprayu, którym odkażała ranki po niedawnym przebiciu uszu. Nie brakowało jednak dowodów na to, że padła ofiarą przemocy. Posłuchajcie proszę historii tego niezwykłego śledztwa, a będzie ona niestety bardzo smutna i poruszająca. Co istotne w tej sprawie, Annie z pewnością nie była tak zwaną typową nastolatką, która chodzi na wesołe urodziny rówieśników z klasy, do galerii handlowych i ekscytuje się rozmowami o fajnych chłopakach. Chodziła do katolickiej szkoły, w której co dnia zaczynała dzień mszą świętą o 7:30. Jej plan dnia był ściśle ustalony i nie było w nim zbyt wiele miejsca na pasję czy rozrywkę. Dziewczyna była bardzo wrażliwa, uzdolniona artystycznie, inteligentna, ale jak potem przyznali ci, którzy ją znali, właściwie nie znała ludzi i życia, które jak dotąd spędzała pod kloszem. Miała trudności w obsłudze telefonu z klapką i potrafiła się zgubić w centrum miasta. Za kierownicą także prawie nie miała doświadczenia i miała pewne kłopoty z powrotem autem ze szkoły do domu. Ale wszystko to nie wynikało z braków jej inteligencji, bo była bardzo bystra, ale z dość małego obycia. Rodzice jednak bardzo ją kochali, a okazywali to chroniąc ją i wychowując z dala od pokus współczesnego świata. My z kolei odsuńmy pokusę oceny metod wychowawczych i stylu życia, bo oczywiście nie o to tu chodzi. Wspominam o tym wszystkim tylko dlatego, że fakt, iż dziewczyna żyła pod swego rodzaju presją, a rodzina była bardzo katolicka, wpłynął na optykę śledczych. Dawali oni bowiem potem do zrozumienia, że Annie miała powody, by popełnić samobójstwo, a rodzice poddają tę możliwość w wątpliwość, bo nie chcą pogodzić się z faktem, że dziewczyna odeszła w ciężkim grzechu. Sprawa była jednak dużo bardziej złożona. Dzień przed Halloween nic nie wskazywało na to, że Annie planuje wszystko zmienić. Zgodnie z tradycją przygotowywała cukierki na następny dzień, a ranek wydawał się przynosić codzienną rutynę. Jednak po południu 31 października 2008 roku, po powrocie do domu, ojciec Annie otrzymał wiadomość ze szkoły, że dziewczyna nie pojawiła się na lekcjach. Rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania. Trwały jednak zaledwie 2 dni do tragicznego finału. 2 listopada 2008 roku, kiedy to odnaleziono jej ciało za śmietnikiem. Śledztwo podjął wówczas Departament Policji w Baltimore. Policja nie miała początkowo wątpliwości, że doszło do zabójstwa. Tym bardziej, że Annie musiała tu dotrzeć w towarzystwie mało znanych sobie osób, których nikt z jej otoczenia jak dotąd nie znał. Skąd ten wniosek? Annie nigdy nie znała nikogo w Baltimore, a ona sama z trudnością pokonywała autem proste trasy na terenie swojego miasta. Kompletnie nie miała orientacji w terenie i nie było mowy, by wybrała się samochodem w taką podróż bez żadnego wsparcia doświadczonych za kierownicą osób znających trasę. Przy zwłokach znaleziono jej plecak, co wprawdzie dało wskazówkę w kwestii tożsamości, ale uwagę policji przykuło coś jeszcze. Pusta butelka sprayu Bactin ze zdjętą, a właściwie wyrwaną z użyciem sporej siły pokrywką.
Na sprayu nie było odcisków palców, co wskazywało na to, że ktoś je celowo usunął. Zwrot w śledztwie nastąpił, gdy białe Volvo Eni zostało znalezione na pobliskiej miejskiej stacji benzynowej. Ale co ważne, udało się zidentyfikować odcisk palca znaleziony w aucie. Należał do znanego policji nastolatka Darnella Kinloa. Zarzekał się jednak, że on i kilku jego przyjaciół przypadkiem znaleźli Volvo z martwą Eni w środku. Wyrzucili dziewczynę za śmietnik, a sami odjechali jej autem. Wszystkie dotychczasowe ustalenia policji motywowały śledczych do szukania zabójcy dziewczyny, ale wszystko się zmieniło, gdy po kilku tygodniach miejski lekarz medycyny sądowej ogłosił oficjalnie wyniki sekcji zwłok. Uznał, że przyczyną było samobójstwo w wyniku ostrego zatrucia lidokainą, środkiem miejscowo znieczulającym. Policja połączyła to natychmiast z notatkami z Brulionu, w którym nastolatka zapisała kiedyś, że zamiast się zabić, zacznie nowe życie z daleka od domu, czyli jednak miała kiedyś myśli samobójcze. No to według śledczych widocznie wróciły i Eni wypiła Bactin, którym spryskiwała wcześniej ranki po przebiciu uszu. Jak powiedział dziennikarzowi Washington Post w 2009 roku śledczy z Wydziału Zabójstw w Baltimore. Rodzice dziewczyny w pierwszej chwili przyjęli wyniki sekcji zwłok, ale gdy analizowali spokojnie to, co usłyszeli, zaczęło do nich docierać, że to wszystko jest po prostu niemożliwe. Po co Eni miałaby jechać do Baltimore, by się zabić? I to w tak absurdalny sposób. Nie miała zielonego pojęcia o stężeniach substancji trujących w lekach i na pewno nie wybrałaby takiego rodzaju zabicia się. Nie wiedziałaby nawet, czy sprayu wystarczy, by popełnić samobójstwo, czy na przykład wywołać lekką niestrawność. Mało tego, była to dziewczyna delikatna, która nie dałaby rady wypić butelki obrzydliwego baktinu, który wywołuje silny odruch wymiotny. Jeśli był on w jej żołądku, musiał zostać jej do niego wlany siłą. Notatka w zeszycie kołowym świadczyła o czymś zupełnie innym niż aktualny zamiar samobójstwa. Dziewczyna pisała: zamierzałam się zabić, ale zdałam sobie sprawę, że zamiast tego mogę zacząć od nowa. I rodzice przyznali, że mogła mieć gorsze chwile, wywołane zmęczeniem obowiązkami, ale na pewno nie była to silna depresja. Raczej rozstrój emocjonalny, bardzo charakterystyczny dla wieku dojrzewania. Bywała sfrustrowana i mogliby zrozumieć, że chciała się oderwać od uciążliwości dnia codziennego, ale na pewno uporządkowała w ostatnim czasie wszystko na tyle, że po prostu marzyła o ciekawszym życiu. Ponadto dziewczyna nie miała nawet praktycznej umiejętności prowadzenia auta przez 50 mil i potem jazdy po centrum Baltimore, którego kompletnie nie znała. Nie miałaby też siły wyrwać pokrywki od sprayu, a nawet gdyby, to przede wszystkim nigdy nie wpadłaby na to, że to w ogóle jest trucizna zdolna zabić. Gdyby już się otruła, jak wytarłaby odciski palców z butelki? Rodzice, oprócz deklaracji, że dziewczyna chce żyć inaczej, dowiedzieli się o liście jej planów, zapisanych na grzbiecie dłoni. Zanotowała, że zamierzała wypełnić jeszcze kilka zobowiązań. Na samym początku upewniło to policję, że na pewno nie miała planu się zabić. Nie pasowała do profilu nastolatki samobójczyni. Rodzice zrozumieli, że ich córka jednak wcale się nie zabiła, bo do tego scenariusza według nich nic nie pasuje. Brak tu motywu, planu, umiejętności, wiedzy. Zorientowali się, że policja wykorzystała nadarzającą się okazję do uznania śmierci za samobójstwo i zamknięcia sprawy. Rodzice zostali sami, ale pewni, że odpowiedzi gdzieś są. Pierwsze przekazał im dyrektor domu pogrzebowego, który natychmiast zauważył, że stan ciała nie odpowiada opisowi z sekcji zwłok, która sugerowała brak oznak przemocy, a dla wprawnego oka osoby przygotowującej pochówki setek ludzi i oglądających mnóstwo ciał były one oczywiste. Na czole nastolatki był wielki guz, co potwierdza zdjęcie, jakie możecie zobaczyć na Facebooku Szeptanek, o ile nie będzie ono dla Was zbyt drastyczne.
Patolog określił uraz jako drobne otarcie, ale w rzeczywistości pracownikom domu pogrzebowego kojarzyło się raczej z gęsim jajem, co może wskazywać na cios w głowę. Dostrzeżono również ranę tuż nad brwią, która przypominała oparzenie papierosem. W pobliżu kostki widać było znak w kształcie litery J. Kojarzył się z jakimś oznaczeniem, na przykład stosowanym przez handlarzy żywym towarem. Jednak opłacony przez rodziców lekarz akurat co do tego śladu miał wątpliwości, wskazując, że wzór przypominający J mógł być po prostu plamą opadową w specyficznym kształcie. W listopadzie 2011 roku stało się coś, co dało nadzieję bliskim dziewczyny, że teraz śledztwo w sprawie morderstwa ich córki wreszcie ruszy pełną parą. Trudno było ignorować fakt, że Darnell Kinlow, którego odciski palców znaleziono w aucie dziewczyny, zabił 21-latkę, po czym wyrzucił jej zwłoki i odjechał jej autem. Historia była prawie identyczna jak ta Annie, a nastolatek z Baltimore wydawał się właśnie zdradzić swój modus operandi. Nadzieje rodziców Annie okazały się jednak płonne. Policja nie zauważyła zbieżności i o ile dowody w sprawie zabójstwa 21-latki zostały im podane na tacy i doprowadziły do rozwiązania sprawy, o tyle w kwestii śledztwa Annie nic się dla nich nie zmieniło. Gdy Darnell został skazany na 30 lat więzienia, rodzice dziewczyny zdecydowali, że sami podejmą konfrontację z nim. Chłopak, wiedząc, że policja nic na niego nie ma ani nie szuka dowodów w sprawie morderstwa dziewczyny z Aleksandrii, to nawet gdyby był winny, trudno byłoby się spodziewać, że się przyzna. W tej sytuacji pewności, że to sprawca zbrodni, oczywiście nie ma. Darnell opowiedział tę samą historię, którą podał pierwotnie. Wobec tego zdesperowani rodzice podjęli kolejne działania, by zyskać jakiekolwiek dowody w sprawie morderstwa swojej córki. Zatrudnili prywatnego detektywa, który dokonał prawdziwego przełomu. W poszukiwaniu tropów wszedł do włoskiej cukierni słynącej z deserów, bo w pobliżu ciała Annie leżały właśnie tego rodzaju słodycze. Kelnerka i kasjerka natychmiast rozpoznały Annie McCann, gdy tylko spojrzały na zdjęcie. Pełne emocji relacjonowały, że dziewczyna nie była sama, ale w towarzystwie kobiety, której obraz stoi im przed oczami, odkąd ją zobaczyły. Nic dziwnego. Annie siedziała przy kawie w dniu zniknięcia z bardzo zaniedbaną, zmęczoną życiem, ciemnowłosą kobietą. Ta osoba miała podkrążone oczy, co próbowała fatalnie ukryć pod ciężkim makijażem i paskudnie poodpryskiwany lakier na bardzo brudnych i zaniedbanych paznokciach. Wspominały, że w cukierni pełnej łakoci ta niechlujna i odrażająca kobieta robiła bardzo szczególne wrażenie. Zapamiętały ją. Udało się stworzyć portret pamięciowy. Niestety ten trop znowu nie został podjęty przez policję. I gdy po publikacji w prasie nikt się nie zgłosił z informacjami o kobiecie z portretu, ten wątek został zamknięty, pomimo sprzeciwu zszokowanych rodziców Annie. Śledczy trzymali się wersji o zatruciu lidokainą, ale coraz głośniej było słychać o tym, że coś z raportem toksykologicznym jest nie tak. Zainteresował się tym senator Charles Gracely, który zauważył, że policja w Baltimore nigdy nie zapytała producenta firmy Bayer, czy lidokaina zawarta w butelce o pojemności 5 uncji byłaby w ogóle dawką śmiertelną. Tymczasem spóźnione obliczenia Bayera wykazywały, że dawka śmiertelna dla dziewczyny o wadze Annie to co najmniej 3 pełne butelki Bactin. Toksykolog, który przeprowadził testy chemiczne po śmierci dziewczyny, był pewien, że lidokaina dostała się do układu pokarmowego, choć przyznał, że nie wie, jak wiele trucizny spożyła dziewczyna i czy ta ilość wystarczyła, by ją zabić. Skąd więc ta, jak się wydaje, beztroska śledczych, którzy nawet nie brali pod uwagę innych tropów niż samobójstwo i nie sprawdzili nawet, czy jedna butelka sprayu podana doustnie, co znacznie zmniejsza jej wchłanialność i toksyczność, mogła wywołać zgon? Dlaczego nie zbadali, czy w ogóle możliwe jest jej dobrowolne przyjęcie? Organizm, jak mówią lekarze, z pewnością broniłby się gwałtownymi torsjami i nie dającym się pokonać obrzydzeniem. Postawę śledczych wyjaśnić mogą notatki, których treść
stopniowo przenikała do wiadomości opinii publicznej. Annie podejrzewała, że cierpi na depresję i anoreksję. Jak się w końcu okazało, pisała swego czasu, że wywiera się na nią presję. Jest ona nie do udźwignięcia. Podobno w jednym z listów do przyjaciela pisała, że jej stan i ewentualne samobójstwo nie mają z nim nic wspólnego. Co prawda późniejsze notatki zmieniają ton, bo dziewczyna pisała: kupuję bilet na samolot daleko stąd, kocham życie i jestem gotowa do życia. Ale policjanci już wiedzieli, że dziewczyna była osłabiona anoreksją, która znacznie degeneruje serce, z czasem powodując coraz poważniejsze zaburzenia, wpływając na wszystkie ważne układy organizmu, w tym sercowo-naczyniowy. Czy należy przyjąć, że kardiologiczne skutki zaburzenia odżywiania i duża dawka lidokainy stanowiły zabójcze kombo? Jak się okazało, nie da się tego sprawdzić, bo w pewnym momencie, jak podają źródła, wydaje się, że nikt tak naprawdę nie wie dlaczego i jak, policja Baltimore najwyraźniej niewłaściwie opisała i przechowywała tkanki mózgu i serca Annie, uniemożliwiając w ten sposób dalszą analizę kryminalistyczną lub toksykologiczną. Pomimo wykrycia tego błędu, śledczy nigdy nie wrócili do domu pogrzebowego, w którym ciało dziewczyny było przygotowywane do pochówku. Czy z uwagi na ten rażący błąd policji jest na rękę zamknąć sprawę i do niej nie wracać? Jest jasne, że gdyby zaszła konieczność wznowienia dochodzenia, wypłynęłyby kwestie rażących zaniedbań. Czy władze, odsuwając wątpliwości rodziny, chroniły głowy swoich ludzi? Do dziś policja z Baltimore twierdzi, że nie ma sensu ponawiać śledztwa, bo ich pierwsze ustalenia są trafne, a sprawa jest oficjalnie zamknięta. Nieustępliwość rodziców daje efekt w postaci nowych tropów i informacji, które gromadzą prywatni detektywi i podsuwają świadkowie. Ci, którzy próbowali charakteryzować spotkanie Annie z kobietą w cukierni, wskazują, że mogła ona być zaangażowana w handel ludźmi. Widać było, że ta kobieta nie odnosi się do dziewczyny z szacunkiem. Jest zimna, cyniczna, a Annie wydawała się bardzo niepewna i kompletnie zagubiona. Czy została zwabiona do Baltimore, gdzie obiecano jej wsparcie, nowy start i rozwój kariery, na przykład modelki albo aktorki, a w rzeczywistości została brutalnie wykorzystana seksualnie? Mężczyzna, który zabalsamował ciało Annie 3 dni po jej znalezieniu, powiedział, że doznała poważnego, charakterystycznego uszkodzenia odbytnicy, którego nigdy wcześniej u nikogo nie widział, a oglądał tysiące ciał. On i inny pracownik domu pogrzebowego nie mieli żadnych wątpliwości, że Annie została wykorzystana seksualnie. Wprawdzie patolog zaprzecza temu, mówiąc, że mięśnie odbytnicy rozluźniają się po śmierci, ale tego rodzaju widok nie robił żadnego wrażenia na pracownikach domu pogrzebowego, którzy doskonale znają procesy zachodzące w ludzkim ciele po śmierci i uznali, że z pewnością uszkodzenie ciała Annie szczególnie rzucało się w oczy jako niespotykane, nienaturalne i ewidentnie wskazywało na seksualną brutalność. Czy dziewczynie przed gwałtem podano zbyt dużo substancji odurzających, w tym jej własną lidokainę w sprayu? I niespodziewanie zmarła? Czy z jakiegoś powodu okazała się mało atrakcyjna dla handlarzy żywym towarem i stwierdzono, że trzeba się jej pozbyć? W 2013 roku FBI dokonało przeglądu akt sprawy policji i skrytykowało dochodzenie, podkreślając, że nie zgromadzono dostatecznej ilości wyników badań z sekcji zwłok i informacji o sytuacji życiowej dziewczyny przed śmiercią. Materiały oceniające śledztwo trafiły do senatora Charlesa Graceleya, który dzięki temu dowiedział się, że dziś odrobienie strat powstałych wskutek zaniedbań jest niezwykle trudne, jeśli nie niemożliwe. Kilka fragmentów z raportu FBI zostało zredagowanych i chociaż Graceley żądał, aby FBI dostarczyło mu niezredagowane dokumenty, FBI tego nie zrobiło. Policja w Baltimore wznowiła dochodzenie w 2013 roku po krytyce FBI, ale wobec braku nowych dowodów, dodatkowych wyników badań ciała czy wątków, które dotąd nie były badane, finał mógł być tylko jeden. Powielono wniosek, że Annie się zabiła. Jak czytamy w Washington Post, rzeczniczka praw ofiary Tara Lawrence
spotkała się z prokuratorem okręgu Fairfax i dwoma policjantami policji Fairfax, mając nadzieję przekonać ich, że sprawa Annie rozpoczęła się w Fairfax, bo to tu na jej drodze stanął ktoś, kto ją prawdopodobnie zwabił do Baltimore, wykorzystując jej wątpliwości i zmęczenie presją, jej chęć do zmian i wyrwania się z klatki. Po spotkaniu prokurator okręgowy powiedział: zgodziłem się pomóc w każdy możliwy sposób, przejrzeć wszelkie dokumenty, zdjęcia, dowody. Powiedział jednak, że nie może poprosić o akta z Baltimore lub z FBI. Rodzice wyznali mu, jakie mają podejrzenia związane z handlem ludźmi, ale odrzekł, że wszystko, co może zrobić, to sprawdzić, czy istnieje jakiś związek z hrabstwem. Czy Annie popełniła samobójstwo, pijąc spray znieczulający? Czy zabił ją nastolatek, skazany potem za podobne zabójstwo innej kobiety? A może dziewczyna padła ofiarą handlarzy żywym towarem? Czy została zgwałcona i zabita przez przestępcę, który zwabił ją do Baltimore, otwierając przed spragnioną wolności dziewczyną wizję całkiem innego życia? Oficjalna wersja mówi wciąż o samobójstwie, ale wydaje się, że jest to scenariusz, który rodzi więcej pytań niż odpowiedzi. Czy tę zagadkę uda się kiedyś rozwiązać? Rodzice wciąż uważają, że tak. Tymczasem dziękuję Wam za kolejne chwile razem. Mam nadzieję, że widzimy się w komentarzach i słyszymy już w następnym odcinku. Jeśli nie chcecie go przegapić, zasubskrybujcie proszę kanał. Zapraszam na Spotify i Facebooka. Do usłyszenia.